Ej kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na pierwszy dzień Vlogmas. Jakby ktoś nie wiedział, co to Vlogmas, to codzienne daily vlogi nagrywane w grudniu aż do świąt, czyli to, co nagrywam 1 grudnia, pojawia się 2 grudnia na moim kanale. Wiadomo, musi być chwilę przerwy, żeby móc to obrobić, wstawić. Także co, moi kochani, zapraszam na grudzień ze mną, zaczynamy, łapka w górę i oglądamy. No i jak to zwykle, pierwszy Vlogmas musimy rozpocząć od moich kalendarzy adwentowych, także zaczynamy otwieranie. Zaczynając nagrywanie pierwszego dnia Vlogmas, wszyscy chyba razem ze mną najbardziej czekają na otwieranie kalendarzy adwentowych. Jak widzicie, leżą one na kanapie, bo szczerze mówiąc nie wiem, gdzie na razie je położę, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. I ja robiłam odcinek o kalendarzach adwentowych, tam wszystko o nich opowiedziałam, ale pojawił się jeden nowy. Słuchajcie, o ten, on jest bardzo duży w porównaniu na przykład do tego Douglasa, możecie zobaczyć. I to jest kalendarz z herbatami. Ogólnie jest dość ciekawa historia, jak ja go dostałam, także przypomnijcie mi i w którymś filmie co nieco Wam o tym opowiem, także co, słuchajcie, zaczynamy otwieranie. Mam tutaj kalendarze kosmetyczne, herbatkowe, czekoladkowe, biżuteryjne, żelkowe, także dzieje się, dzieje. Szczerze mówiąc, nie wiem, od czego zacząć. Słuchajcie, może od tego Douglasa, on jest taki duży, tutaj widzę od razu jedyneczkę, także otworzymy, nie będę go tutaj wyciągać i od razu będę mogła otworzyć. Uwaga, pierwsze okienko, dość spore, tutaj w ogóle takie duże są okienka i pierwsze. Tutaj jest krem z Wenus, krem do twarzy z Wenus, nawilżający, tutaj również w okienku mamy informację o tym produkcie. Nie miałam jeszcze kremów do twarzy z tej firmy i co, może polećmy sobie, słuchajcie, z herbatką. Ogólnie w tamtym roku miałam kalendarz z herbatami i był super, ciężko się jedną ręką otwiera. Mamy tutaj herbatkę adwentową. Jaki smak jest tej herbaty, już Wam mówię. Czarna herbata, skórka pomarańczy, jabłko, orzechy, wanilia, aromat. Wkładam sobie na tą stronę rzeczy z kalendarzy. Chodźmy teraz, słuchajcie, z klinikiem. Przesunę tylko ten handymowy. O, tu jedynka też jest. Jedyneczka jest dość mała. Kurczę, ciężko będzie mi to otwierać. O, jest super. Uwaga. Rozerwałam okienko niechcąco. Wychodź. O, wypadł. Jest to, słuchajcie, miniaturowy chubby stick w kolorze 07 Super Strawberry. Fajna miniaturka, ja już miałam kiedyś, tylko w takiej większej wersji w kolorze różowym i bardzo dobrze mi się to sprawdzało. Lecimy dalej i chodźmy sobie z Taniuber, czyli kalendarz youtuberki. Jedynka. Tutaj jest tylko 12 okienek, także trochę mniej. Dobra, udało się w końcu podważyć pierwsze okienko, musiałam pensetę użyć do tego celu. I co my tu mamy? Coś do ust, ale w ogóle ładne opakowanie. I mamy tutaj błyszczyk w dość intensywnym kolorze o nazwie Candy Cane, czyli ta laska taka, wiecie o co chodzi, taka biało-czerwona, cukierkowa. Teraz czas na Nyxa, bardzo ciekawi mnie ten kalendarz, tutaj go otwieramy. Ups! I patrzymy, gdzie jest jedynka. Pochowane te numerki tutaj, co? Zawsze jest z tym problem, ale znalazłam. Jest tutaj, słuchajcie, palmy. No i lecimy z jedyneczką. Co my tu mamy? Słuchajcie, znów coś do ust, te kalendarze to same produkty do ust. I słuchajcie, mamy tutaj miniaturowy Soft Matte Lip Cream, czyli po prostu płynna pomadka matowa. Ja mam w jakimś innym, jaśniejszym kolorze i bardzo dobrze się sprawdza, także super. Zamykamy i chodźmy z tym Matte Beauty. Właśnie tak, tutaj są 12, tutaj jest 12 dni i tu jest 12 dni. Dajcie znać, jak to otwierać. Myślałam, żeby tutaj pierwszego dnia jeden, drugiego dnia dwa otwierać. No nie wiem, ale dzisiaj mam ochotę otworzyć również jedyneczkę tutaj. No to lecimy, lecimy. I mamy tutaj, słuchajcie, nie wiem co to jest, to wygląda jak taka myjka do kąpieli? Dokładnie tak, jest to taka gąbeczka, myjka do kąpieli. Ja takich rzeczy nie używam, no ale cóż. Słodycze to ja na koniec zostawiam, jestem ciekawa co będzie w kalendarzu biżuteriowym. Jedynka tutaj też jest przed nami. Zaczynamy jej otwieranie, jest... Ale ładne. Zobaczcie, tutaj była taka zawieszka w kształcie choineczki, tylko szkoda, że na początku nie dali naszyjnika, bo tak to miałabym na czym zawieszać, a teraz nie mam. Ale super to wygląda, co? Nie wiem, czy to jest do bransoletki, czy do naszyjnika, ale świetnie. Teraz czas na nasze ukochane żelki. Właśnie jak się Was pytałam, jaki jest najlepszy kalendarz adwentowy, który Wam się najbardziej podoba, to mówiliście, że Haribo. Także jedynka. O, i to się super otwiera. Ale fajne żeleczki miniaturowe. Zobaczcie, z bałwankiem. Naprawdę to są żelki świąteczne. Tu widzę jakieś Mikołaje i tak dalej, ale sobie to później zjem. Teraz czekoladka musi być, czyli Milka. Jedyneczka mamy. Zgadujcie, co to będzie za kształt, bo ja nigdy Milki nie miałam kalendarza. Jestem ciekawa. Wow, ale wielkie te czekoladki, naprawdę. Mamy tutaj łyżwy chyba, albo rolki.
Dobra, schowam z powrotem, bo śniadanie jeszcze nie zjedzone. A i mamy tutaj jeszcze kalendarz z Maltesersa. Dobra, jest jedyneczka. Otwieramy. Nie ma czekoladki! Halo! A może to trzeba przerwać? Bez kitu to się przerywa. Pierwszy raz z takim kalendarzem się spotykam. Mamy tutaj taką słodziutką choineczkę. Na okienku również jest napis: What do you get if you cross a snowman and a shark? Frostbite. Także pierwsze otwieranie kalendarzy adwentowych zaliczone. Dajcie znać, która rzecz z dzisiejszego dnia podobała Wam się najbardziej. No i oczywiście, jakie macie kalendarze adwentowe? Jestem ciekawa. Aha, zapomniałam Was zapytać. Słuchajcie, o której chcielibyście oglądać vlogmasy? Bo wiem na pewno, że w weekend chciałabym stawiać jak najwcześniej, czyli jakoś w godzinach porannych, 9, coś takiego. A co myślicie o wrzucaniu w tygodniu? O której godzinie? 14, 15? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Zostawię Wam również w opisie tego filmu link do ankiety. No i tam głosujcie i zobaczymy, która godzina zbierze najwięcej głosów. Wstaję rano, a tu taki widok, piesełki śpią, a nie, głaskać Ciebie trzeba. Tylko zobaczyła, że idę z kamerą, to już wstaje. Zobaczymy, co robi Fiba. Fibi jak zwykle pod swoim kocem i też już poczuła kamerę i musiała się tu pokazać. Powitaj się, Fiba, na Vlogmas. Dzisiaj pierwszy raz w grudniowych filmach się pokazujesz w tym roku. Miam, miam. A Stella chyba wraca do spania. Tak? Nie, chyba trzeba mnie trochę pogłaskać. A Fibi już się w kocu schowała. Tylko okiem mruga. Czas dzisiaj na śniadanie vlogmasowe. Jak widzicie, cały jest serduszkowy. W pierwszej miseczce mam płatki jaglane na mleku, a następnie są owoce, maliny, jeżyny i jagody smażone z miodem. Także takie oto dzisiaj nietypowe jak na mnie śniadanie. Pewnie jesteście ciekawi, jakie są moje plany na dzisiejszy dzień, pierwszy dzień vlogmas. Słuchajcie, za chwileczkę będę zbierała się na nagrania pewnego projektu. Mam nadzieję, że będę mogła Wam pokazać coś za kulisami, co tam będzie się działo, bo zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie i zabawnie. Także efekty tego już niedługo będą w internecie. Także co, moi kochani, ja się zbieram, bo muszę tutaj się spakować, torebkę, laptopy, wszystko pozabierać. Wiadomo, jak to jest, słuchajcie, na vlogmasie, na przypale albo wcale, także tu laptopik, telefon, wszystko muszę zabrać, żeby nic nie zapomnieć, także widzimy się już na nagraniach! Żeby sobie to przebić. Hej, kochani, jesteśmy na nagraniach teraz, a właściwie jeszcze nagrania się nie zaczęły, tutaj widzicie fryzjera w kuchni. Kręcimy włosy. A pokaż, jakie pędzelki. Jaka kamera w ogóle. Czekaj, czego już pokazałam. Pozdrowienia dla Paulinki, operatora. I tak, ja mogę vlogmasy kręcić. Ja mogę z Tobą chodzić. Tak? No. Będziesz moim operatorem? Tak. To się cieszę. Zamykam się w łazience, żeby Wam się pokazać. Zobaczcie, jakie mam włoski pokręcone. Tak delikatnie. Lubicie takie fale, bo ja uwielbiam. No i tak jak mówię, zaraz będziemy tutaj na nagrania. Jak widzicie, znajdujemy się tutaj w mieszkanku i za chwileczkę będziemy nagrywać, ale nie będzie to nagranie w mieszkaniu, tylko w zupełnie innym miejscu. Tutaj są bloki. Jedzonko jest przygotowane, babeczki, super, co? No ale potem je zjem, bo teraz nagrywamy. Patrz, stań tutaj w tym miejscu, w którym będziesz stać. Tu będę stać. Tu będziesz stać. To trochę w tą... Hejka, hej, znajdujemy się w windzie. A dzisiaj właśnie w windzie były nagrania, także jeżeli się pojawi ten film na YouTubach, to na pewno dam Wam znać, bo była świetna zabawa. Siemanko, kochani, jestem w centrum, tutaj w podziemiach, bo słuchajcie, taka się pogoda zrobiła, że zaczął padać deszcz ze śniegiem, korki w ogóle, także masakra. Niestety nie miałam Wam okazji ponagrywać nic na zewnątrz, to chociaż mówię sobie, ponagrywam tutaj. A ile teraz do złotych, coś zjeść? No, może coś popatrzę, jeszcze w sklepach, to zależy. Ja będę miała siły, bo jestem dzisiaj zmęczona po tych nagrywkach. No, dość sporo czasu to zajęło. No i potem będę się sobie do domu. Wbijamy do złotych tarasów. Zobaczcie, już bombeczki, bombille tam wiszą. Widzicie to? Ogólnie jak się wchodzi, to czuje się taki zapach pierników, bym powiedziała. No, taki świąteczny, ale to już nie pierwszy raz. Już w tamtym roku w złotych tarasach na bank pamiętam ten zapach, bo kiedyś też o tym mówiłam. Choć może do kuchni świata, zobaczymy co ciekawego. Rizy z masełko, może być dobre. Jakieś herbaciarki fajne, zobaczcie co my tu mamy. Oglądajcie. Ja Wam pokażę, co jest moje ulubione.
Ja najbardziej lubię Rubikon, ale marakujowy, ale w ogóle go tu nie ma. Chciałam kupić. Albo jestem ślepa, ale chyba nie ma. To jest też dobre. A, jest Rubikon. Chyba zaraz sobie go wezmę. Zobaczcie, co znalazłam. Kalendarz adwentowy z pasterkami. Hit. Ciekawe, czy są tutaj te dobre, czy też niedobre. Dobra, wychodzimy stąd. Powiem wam szczerze, że nie lubię złotych tarasów za to, że tutaj jest tyle ludzi. Najgorzej. Zawsze unikam tego miejsca. Uwaga, uwaga. Ulubiony sklep wszystkich blogerek, ludzi internetu, Bath & Body Works. Zobaczymy, co ciekawego. Świąteczna wystawa już jest. Fajnie, co? Pięknie. Może jakąś świeczkę nową, co wy na to? Zobaczcie w ogóle, jakie ładne opakowanie. Fajne. Trzeba zaraz powąchać. O, druga minus 50. No fajnie, fajnie. Jestem sobie w Bach, mówiłam. Ulubiony sklep ludzi internetu, zawsze tutaj widzów spotykam. Dobra, strzelam fotkę, selfie leci. Zobaczcie, są tutaj żele antybakteryjne, które uwielbiam, a teraz mają nowe opakowanie. Ja mam jeszcze te stare, bo kiedyś zrobiłam zakaz. Ale muszę sobie też zakupić. Fajne są. Mydełka też są super. Też mam. Ja wszystko mam z tego sklepu. I choinka musi być. A patrzcie na to, jakie piękne pokrywki na tych świecach. Wow. Blink, blink. Nigdy nie mogę się zdecydować, która świeca mi się najbardziej podoba, ale chyba wolę, słuchajcie, te owocowe bądź świeże. O, zobaczcie, to jest jakaś świąteczna kolekcja. W ogóle piękne są opakowania. Trzeba zaraz coś powąchać, posprawdzać. To czerwone, wydaje mi się, że będzie fajne. Powiem wam tak, jak wącham te wszystkie zapachy, to nigdy nie wiem, który jest najładniejszy, nigdy nie wiem się zdecydować. Dobra, idziemy dalej. No, świątecznie już złotych jest, naprawdę. A ja jadę coś zjeść, słuchajcie, bo jak jakiś przypał, chodzę po sklepach, a dzisiaj jeszcze prawie nic nie jadam, także wypadałoby coś szamnąć. Lecimy. Chyba na Subwayka. A siemanko. Ha! Dzisiaj tyle widzów. Fotkę robimy. Czy to jakaś wycieczka? Akurat tak. No, kolejna wycieczka. Ja nie da co zjeść człowiekowi, ja tu chcę iść na jedzenie, a tu kolejne zdjęcia. Siemanko, wy też z wycieczki jesteście? Tak. Z tej samej, z Lublina? Nie, już nie, ujo. A, to już inna wycieczka, dobra. Siemanko, jestem na jedzeniu właśnie. Wcinam Subwayka, właściwie zapomniałam o tym powiedzieć. Zanim dotarłam na to jedzenie, tyle osób podeszło, by kurde. Ale w sumie dawno się w złotych tarasach nie pojawiałam. W takich godzinach, a teraz godzina 18, to wiecie. Dużo ludzi zawsze tu jest. No ale miło, sympatycznie, że ludzie podchodzą do mnie. No, które wypadki były zrobione. I ja jem dalej. Dobra, moi kochani, wyszłam właśnie ze złotych. Zobaczcie, jak pada. Ja nie wiem, czy to widać na operacji, ale śnieg. O, już widać na moim szanku. Deszcz ze śniegiem, poświęcenie aparatu. Mam nadzieję, że się nic z nim nie stanie, że się nie popsuje. A ja zawijam się tymczasem do domu. Wreszcie, także widzimy się w domu. Przyjechałam do domu, pies śniegowy mnie powitał. Siemanko. Siemkę. Idziemy do Fiby. Chodź, chcesz do domu? Nie? Zobaczymy, czy Fiba przywita nas. Cześć, piesurek. Chodź, kreta robimy. Dawno kreta nie było na filmie. Chodź, kretownika. Zrób krecika. Szybko, kret. Jednak se wlazłam do domu. Jednak głaskać mnie. Nakładuj się, kładuj. O, tak. A gdzie Fiba, zazdrośnik? Fibi, ale jaja. Fiba się nie chce dziś na filmie pokazywać, tylko ty przyszłaś tutaj do kamery. No nie wierzę, co się dzieje z tymi zwierzętami. O, tu głaskę, tu. Ja dotarłam właśnie do domu, jest godzina 21 nawet, bo byłam jeszcze na małych zakupach spożywczych, ale to może jutro mam taki malutki foodholik zrobię. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć coś takiego na vlogmasie. Oczywiście zakupy w Bath zostały poczynione. Słuchajcie, odpowiem jeszcze, zanim pokażę, co kupiłam, odpowiem na krótkie pytanie, bo dużo ludzi w pierwszym dniu vlogmas, czyli 1 grudnia, pytało się: Paula, gdzie vlog? Paula, gdzie vlog? Paula, gdzie vlog? To jest tak, że vlogmas, jak nagrywam jednego dnia, to wstawiam go kolejnego, żeby miała go czas obrobić. Bo słuchajcie, jakbym siedziała całymi dniami w domu, to okej, mogłoby być tego samego dnia. Ale tak na przykład jak dzisiaj, wracam o godzinie 21, jestem zmęczona, film jeszcze nie jest zrobiony, to wiecie, że po prostu, no... No nie da się tak wstawić tego od razu, albo było to by pewnie około godziny 24, gdzie pewnie już wszyscy idą spać. Także zrozumcie, że jest jeden dzień opóźnienia, to już jest zawsze tak, to już trzeci rok są vlogmasy, ale rozumiem, że nie wszystkie osoby są tutaj razem ze mną na tych vlogmasach już 3 lata.
Także moi kochani, ja jestem jeszcze ciekawa właśnie, czy ktoś na mój kanał trafił z Vlogmasu. Nie mówię, że z tego roku, ale może z ubiegłych lat. Dajcie znać, bo to mnie zawsze mocno ciekawi, skąd ci ludzie biorą się na moim kanale. Dobra, pokazuję, co kupiłam. Chodźmy tutaj na podłogę, bo tam dalej trochę porozwalałam. I słuchajcie, kupiłam świeczkę, już widzicie po nakrywce, że jest piękna. I jest to świeczka. Uwaga, halo, ostrość, poprosimy. Świeczka z kolekcji jesiennej Sparkling Pear Riesling. Jeżeli ktoś ogląda mnie, to wie, że ja dokładnie tą świeczkę bardzo, bardzo lubię, bo już ją mam, także to jest edycja limitowana, znów się pojawiła i ją kupiłam, jak ją otwieram. Przepiękny zapach także jest. I kupiłam właśnie jeszcze osłonkę na świeczki, która mi się bardzo podobała, zobaczcie. To jest taka osłonka. I słuchajcie, tak, robimy sobie w ten sposób, że wkładamy świeczkę do osłonki i zupełnie inaczej ta świeczka już wygląda, całkiem moim zdaniem fajnie, także taka oto osłonka została również zakupiona. Siedzę sobie teraz z moimi kalendarzami adwentowymi w tle i zapomniałam, że nie zdrapałam zdrapki, zaraz to zrobię. Powiem Wam, że już tak mi się chce spać. Na tych nagrywkach troszeczkę Wam co nieco ponagrywałam, ale powiem Wam, że też nie było jak, ale to też za bardzo nie chcę zdradzać, bo jak będzie film, to żebyście mieli taką troszeczkę niespodziankę, także w sumie tak jest, że nie pokazuje się tak naprawdę wszystkiego, tylko pokazuje się taki mały urywek dnia, pamiętajcie o tym. Dobra, zdrapujemy kalendarz świąteczny, przenosimy się już tutaj na dywanie. Kalendarz świąteczny, jest to zdrapka za 10 zł, lotto w tym roku wygląda tak. W tamtym roku też zdrapywałam. No i tutaj, słuchajcie, musimy znaleźć gwiazdkę i wygrywamy przypisaną do niej kwotę. Weźmiemy sobie jakieś, tutaj mam, słuchajcie, pieniądze, nie wiem skąd one się wzięły. Dobra, przytrzymam sobie nogą. O, tu moja nóżka. I zdrapujemy jedyneczkę, zobaczymy, co my tutaj mamy, jaki symbol. Tu, do wygrania, słuchajcie, było 20 zł, niestety nie wygrywamy, bo są sanie, a musi być gwiazdka. Przypominam również, moi kochani, że na kanale, moim drugim kanale Gram Paula, też pojawiają się codzienne filmy, właściwie tam to już od długiego czasu się codzienne filmy pojawiają, ale będą też takie świąteczne, właściwie chcę dużo takich świątecznych ponagrywać, także tam też zaglądajcie na bieżąco, więc w grudniu jest trochę roboty, jeżeli chodzi o filmy, ale sama narzucam sobie to tempo i bardzo, bardzo mi się to podoba, że mogę dla Was jak najwięcej nagrywać. Jeżeli chodzi o filmy takie zwykłe na kanale Glam Paula, postaram się nagrać. Na pewno mam do nagrania jakieś hole, coś tam, także będą, ale no nie mogę powiedzieć jeszcze kiedy, bo po prostu muszę znaleźć na to taki luźniejszy dzień, żeby móc to wszystko po prostu nagrać. A ostatnio było dość dużo zamieszania, a o tych zamieszaniach i o tym, dlaczego były na przykład opóźnienia w filmach, Wam opowiem, ale to może już nie w dzisiejszym vlogu, bo ten dzisiejszy vlog trwa długo. Powiem Wam tak, dużo się dzieje, dużo się zmienia, dowiecie się na pewno w grudniu, zmiany, no, chyba się nikt nie spodziewa, co ja tu kombinuję. Dobra, moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, jeżeli się podobało, poproszę o kciuki w górę. Zapraszam Was do komentowania, kto się nie mógł doczekać pierwszego dnia Vlogmas, żebyście też dali znać, która rzecz z tych kalendarzy adwentowych Wam się najbardziej podobała i o której godzinie wrzucać filmy. Ankieta też jest w opisie. Zapraszam na moje Facebooki, Instagramy, tam też codziennie wstawiam różne fotki. Polecam tam zaglądać. Na Instagramie już niedługo będzie pełna liczba okrągła, także o, cieszę się, cieszę. Dobra, koniec, koniec tego gadania. Vlogmasy trwają, słuchajcie, prawie cały grudzień. Może cały, zobaczymy, jeszcze tego nie wiem, także będę miała dużo czasu do rozgadywania się, a teraz już gadam za długo. Dobra, buziaczki, pa, pa!